Cześć kochani, witajcie z tej strony Ania, witam Was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków nowej marki dostępnej w Rossmanie, marki NAM, więc jeżeli jesteście ciekawi jak te produkty się sprawdzą, no to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pod filmikiem, który był już jakiś czas temu z holem z Rossmana, tutaj macie odnośnik, jeżeli chcecie to możecie sobie obejrzeć. Poprosiłam Was tam, abyście mi powiedzieli, które kosmetyki chcecie, abym przetestowała w pierwszej kolejności. No i tutaj bezapelacyjnie wygrało NAM. Jest to nowa marka ogólnie dostępna w Rossmanie i widzę, że budzi ona dosyć spore zainteresowanie. Ja już sobie testowałam te kosmetyki przez pewien okres czasu. W sumie kupiłam na samym początku 3. Był to podkład, korektor oraz pomadka, ale potem uznałam, że czegoś mi tutaj jednak brakuje i chciałabym jeszcze kilka kosmetyków z tej marki mieć tutaj u siebie w tym teście. Poszłam do Rossmana, wydałam 112 zł jeszcze na promocji, bo skorzystałam z tego 2 plus 2 gratis i doszedł nam tutaj puder, doszła nam gąbeczka oraz doszła nam pomadka. Ja ogólnie ten test składający się z tych trzech produktów, które kupiłam na samym początku, chciałam Wam nagrać już w tamtym tygodniu. I słuchajcie, jakie nieszczęścia mnie spotykały, to po prostu brak jakichkolwiek słów. To był tydzień pecha. Ja w tamtym tygodniu chciałam nagrać dosyć sporo filmików sobie tutaj na zapas i oczywiście żaden z tych filmików nie ujrzy światła dziennego, bo po pierwsze, jak nagrywałam ten pierwszy test NAM, to ja zawsze mam takie kartki, na których mam wszystko napisane o danym produkcie, co on robi, jakie są moje też opinie, sobie zawsze wypisuję w trakcie testu. No i mój kochany pies, Muki, wpadł na genialny pomysł, żeby mi te karki potargać w drobny mak i zjeść. Oczywiście się cała popłakałam wtedy i uznałam, że nic nie nagrywam i byłam obrażona na cały świat. Potem nagrywałam inne filmiki w tym tygodniu i uwierzcie mi, opowiem Wam o tym głębiej w innym filmiku, ale zaparował mi obiektyw w aparacie. Nie wiem, jak do tego doszło i teraz jestem cała posrana, bo cały czas patrzę tutaj, czy nie pojawia się para i cały materiał był do wyrzucenia, bo byłam jakby za mgłą. I naprawdę modlę się, żeby się nie okazało, że psuje mi się obiektyw, bo to jest najgorsze coś, co może być, bo obiektywy są cholernie drogie. Ale dosyć już tego mojego tutaj gadania, przechodzimy do rzeczy, która Was tutaj najbardziej interesuje, mianowicie porozmawiamy sobie na samym początku o produktach, o samej marce, o opakowaniach, potem przejdziemy do testu. Wiecie, jak to u mnie wygląda. Jak nie wiecie, to oglądajcie dalej, to się przekonacie. Marka NAM jest to nowe dziecko Vibo. Ma być to marka przeznaczona bardziej do takiego profesjonalnego użytku. Jeżeli chodzi o same opakowania tych produktów, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo na pewno przykuwają one oko. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o te pomadki. Moim zdaniem wygląda to po prostu świetnie. Naprawdę, opakowania są przepiękne. Dużo osób mówi i zarzuca tutaj też marce NAM, że oni mają bardzo podobne logo do firmy MAC. Ja oczywiście nie byłabym sobą i zrobiłam taką małą analizę i uważam, że te loga nie są podobne. Mają pewną cechę wspólną, mianowicie to, że są one rozciągnięte, te litery, ale czcionka się minimalnie różni i oczywiście mogło tak być, że Vibo się zainspirowało tutaj logiem MAC-a, ale jednak widzę tutaj bardzo dużo różnic między tymi dwoma logami. Bardzo pozytywnie, oprócz samych opakowań, zaskoczył mnie też asortyment. Mamy tam bardzo dużo pomadek, błyszczyków, są też produkty do brwi, do oczu, podkłady, jakieś pudry, wszystko tam jesteście w stanie znaleźć, pojedyncze cienie, bronzery, rozświetlacze. I nasz test zaczniemy sobie oczywiście od korektora, bo zobaczymy jego krycie. Jak inaczej ja mogę tutaj zobaczyć krycie, jak nie nałożyć go po prostu bezpośrednio na moją skórę. I korektor ten jest dostępny w 6 odcieniach. Z tego co ja widziałam, to jeszcze są dostępne inne rodzaje korektorów właśnie z tej marki. Mnie najbardziej zainteresował ten i on się nazywa Pro Shaping Concealer. Mam go w kolorze Warm Nude. Jest to według producenta nawilżający korektor do konturowania twarzy z formułą Easy to Blend z kolagenem i wygładzającym kompleksem. No więc nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzić ten korektor. Będę go nakładała tą gąbeczką właśnie też z firmy NAM. Wcześniej ją już sobie tutaj zwilżyłam. Ona jest bardzo ciekawa w swojej teksturze i najbardziej mi się właśnie spodobał ten kształt z dwóch powodów. Po pierwsze z tego, że ona jest tutaj po tej stronie płaska, więc wydaje mi się, że będzie się fajnie nią nakładało produkt i też bardzo mi się podoba to, że jest taka dosyć ostra tutaj na końcu, przez co będziemy mogli tutaj bezpośrednio dotrzeć korektorem w najbardziej tutaj takie wewnętrzne kąciki na przykład oka, tutaj przy brwiach też mi się wydaje, że on będzie bardzo precyzyjny, mi tego często właśnie w gąbeczkach brakowało. I ta gąbeczka się nazywa Precision, były tam dostępne jeszcze dwie.
Ja już nie przedłużam, nakładam oczywiście ten korektor. Kolor jest taki akurat, mogłam brać jaśniejszy, a jakbym wzięła ciemniejszy, to by był za ciemny. On wpada akurat ten kolor Warm Nude w taki ciepły ton, zresztą sama nazwa to wskazuje. Ale on jest taki żółtawy, dosyć mocno. Już Wam pokażę tutaj, jak jest z jego kryciem. No jest to na pewno najbardziej precyzyjna gąbka, z jaką miałam do czynienia i jak widzicie, różnica jest taka. To krycie tutaj moim zdaniem jest maksymalnie średnie. Jak spojrzycie na mnie bliżej, ja Was dam zaraz na zbliżenie, no to tutaj te cienie, które mam w tym miejscu, to one trochę przebijają, ale jeżeli chodzi o samo to, jak na razie ten korektor wygląda, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeszcze chciałabym go sprawdzić w takich dwóch miejscach, które mam tutaj. Tu oraz tu, ponieważ jak możecie zobaczyć, troszeczkę mam wyprysków. Może Wam w którymś filmiku opowiem, co się stało. Po prostu, no nie posłużył mi jeden produkt i tak się mi tutaj wydarzyło. Zobaczę, jak będzie tutaj z zakryciem właśnie tych niedoskonałości. Czy będą one w dalszym ciągu przebijać, czy może jednak nie. Jak możecie zobaczyć, to jednak te wszystkie zaczerwienienia tutaj przebijają, mimo tego, że je przykryłam. Więc tak jak mówię, to krycie jest maksymalnie tutaj średnie i daję Was teraz tutaj na zbliżenie, byście mogli zobaczyć tą różnicę z bliska. Różnica wygląda w ten sposób. Tu mamy korektor nałożony, jak zresztą możecie zobaczyć, bo różnica jest dosyć spora między tą stroną a tą. Nie tylko w kolorze, ale też właśnie w wygładzeniu i w wyrównaniu właśnie tej okolicy. Moim zdaniem samo to, jak wygląda w tym momencie ten korektor pod okiem, jest bardzo obiecujące. A jeżeli chodzi o te niedoskonałości, no to tak jak Wam mówiłam, przebijają niestety, więc nie zakrywa on ich w pełni. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi nie tyle o korektor, co o tą gąbkę, bo naprawdę bardzo fajnie się nią aplikuje produkt. Jeżeli chodzi o korektor, to tutaj pod oczami wygląda on bardzo dobrze. Ja też nie wiem do końca, czy akurat właśnie te Pro Shaping są i nadają się pod oczy. Ja jednak tak go stosowałam i było tutaj... Stop! Nie mogę powiedzieć jak. Bo jak będzie, to się dowiecie w podsumowaniu. Teraz coś, co Wy lubicie u mnie tutaj na kanale najbardziej, czyli podkład. Ja się zdecydowałam na tą wersję Smart Flawless Foundation. Kosztuje on 50 zł i jest dostępny w 8 odcieniach. Ja go mam w kolorze True Natural. Jest to 05N i producent tutaj mówi, że jest to inteligentny podkład do twarzy nowej generacji z kawiorem wegańskim, wodą atlantycką, wyciągiem z ryżu, pozostawia zdrową, nawilżoną skórę z efektem świetlistego matu. Wyrównuje kolory, wygładza. Jest to podkład o średnim kryciu, pozwalający się budować do pełnego. Jest odporny na wilgoć, ścieranie i pot i odpowiedni dla każdego rodzaju cery. I jeżeli chodzi o krycie tego podkładu, no to jest ono naprawdę bardzo fajne, bo zakrył mi on wszystkie tutaj niedoskonałości. Jak widzicie, on ma takie troszeczkę świetliste faktycznie wykończenie. Co mi się tutaj na razie nie podoba, to jest to, że mimo wszystko on jest taki trochę suchy w wyglądzie. Ja bardziej wolę, jak podkłady są takie bardziej lepiej wtapiające się w skórę. O, może tak to ujmę. Zobaczycie to za chwilę na zbliżeniu, bo oczywiście Was dam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak on nieprzypudrowany wygląda. Większe zaczerwienienia tutaj prześwitują, ale nie ma źle póki co. Daję Was na zbliżenie, byście mogli zobaczyć właśnie, jak on wygląda z bliska. No i jak możecie zobaczyć, jakieś większe tutaj zaczerwienienia są troszeczkę widoczne, ale wszystko inne moim zdaniem wygląda całkiem spoko. I mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze, że on jest taki troszeczkę suchy mimo wszystko. Policzek wygląda w ten sposób. Nałożyłam sobie też ten podkład na szyję i od razu lepiej się tutaj czuję i możemy przejść dalej. I mam tutaj puder. Puder mam stosunkowo znacznie krócej niż te produkty, które testowaliśmy przed chwilą, czyli korektor oraz podkład. Ale i tak nosiłam go jeszcze z innymi też podkładami, więc będę się mogła w podsumowaniu Wam wypowiedzieć tak bardziej obszernie. Niesamowicie podoba mi się to opakowanie. Jest ono przepięknie wykonane i bardzo mi się podoba środek, bo tutaj jest, uwaga, no, żeby ja to jeszcze otworzyła, to by było dobrze. Mamy tutaj, uwaga, lusterko, piękny, milutki puszek. Jeżeli chodzi o puder, to kosztuje on 37 zł. Jest to drobno zmielony, transparentny puder, który lekko matuje i utrwala makijaż. Ma wygładzać pory, drobne linie i niedoskonałości, czyli dawać ma nam on taki efekt Photoshopa na twarzy. No, ze zmatowieniem skóry radzi sobie tutaj bardzo dobrze. Nie jest to na pewno taki toporny mat. Ale zobaczmy, jak to będzie tutaj na twarzy.
Faktycznie efekt wygładzenia jest tutaj dosyć mocny. Jedyne, co mi się nie podoba w tym opakowaniu, to że jest to lusterko, tak? I jak właśnie sobie nasypię tego produktu, no to wszystko leci tutaj. I to nie jest takie dobre, bo to lusterko będzie za chwilę całe brudne. Mimo że wiem, że musi być ten puszek i to niby ma iść na ten puszek cały, ale ja nakładam na przykład puder pędzlem, więc co ja mam w tym momencie zrobić? Wiecie, o co chodzi. Faktycznie jest on transparentny, nie zmienia póki co on koloru podkładu, ani niczego innego, co mam tutaj na twarzy, czyli korektora. Połączyło się to na razie bardzo dobrze i moim zdaniem teraz ten podkład wygląda znacznie lepiej niż wyglądał bez tego pudru. Myślę, że też efekt wygładzenia jest tutaj dosyć mocno widoczny w kamerze, bo kamera zazwyczaj przy sztucznym świetle wyłapuje takie rzeczy, ale dam Was też oczywiście teraz na zbliżenie, byście sobie mogli zobaczyć, jak ten produkt wygląda z bliska. Jest tutaj bardzo duże właśnie wygładzenie, ładnie to wygląda, podoba mi się, nie wygląda to sztucznie póki co. Pory są też właśnie tutaj wygładzone, jeżeli chodzi o czoło, to wygląda ono w ten sposób, też jest tutaj jak najbardziej ok. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest taki właśnie lekki efekt rozświetlenia, ale nie jakiś taki szczególnie mocny. Tak wygląda już skończona twarz, jeżeli chodzi o nakładanie innych produktów właśnie na to, co miałam tutaj przed chwilą nałożone, czyli na te wszystkie produkty znam, to było tutaj bardzo dobrze. Nic się tutaj nie rozmazało, fajnie te produkty zastygły, więc teraz możemy przejść do ostatniego punktu naszego programu, czyli do pomadki. I ja mam tutaj dwie. Na samym początku kupiłam taką ciemniejszą i z tego, co widzę, ona się nazywa Epic Liquid Lipstick. I następnym razem poszłam i kupiłam kolejną. Dlaczego to zrobiłam, zaraz Wam powiem. Ona się już tutaj nazywa Iconic Matte Lipstick. I dlaczego ja w ogóle kupiłam kolejną pomadkę? No bo nie do końca podobał mi się efekt tej pomadki u mnie na ustach. Ja, żeby ta pomadka wyglądała u mnie naprawdę rewelacyjnie, musiałabym użyć jeszcze tutaj błyszczyka, a wtedy test nie miałby zbytnio sensu dla mojego spokoju wewnętrznego, jak i dla spokoju osób, którym to bardzo przeszkadzają takie rzeczy. Wzięłam, poszłam i kupiłam kolejny kolor. I ten kolorek się nazywa True Nude. Bardzo mi on przypomina, oczywiście, jaki mój kolor ulubiony, Huda Bombshell. I uważam, że to jest kolejny jej zamiennik. Ja naprawdę muszę zrobić drugą część tańszych zamienników, droższych kosmetyków. I jeżeli chodzi o taką pomadkę, to kosztuje ona 28 zł. Jest to pomadka matowa, intensywnie napigmentowana, ma mieć trwałość do 12 godzin, zawiera hydrosalinol, który zapewnia ultra nawilżenie, więc ma być to też pomadka z takimi właściwościami właśnie nawilżającymi. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikator, to on jest bardzo podobny do tego, co możecie dostać na przykład w Superstay Matte Ink. Moim zdaniem te aplikatory są tutaj bardzo podobne. Ona jest tutaj bardzo, bardzo kremowa, więc uważałabym z ruchami, jakie robicie, jak malujecie usta nią. I też zauważyłam, że ten aplikator jest tak trochę wygięty jakby w górę, widzicie to? Nie wiem, czy tylko w tym przypadku, zaraz otworzę w tej drugiej, bo nie zwróciłam na to uwagi, a teraz tak mi się to rzuciło w oczy. Ta-dam! Tak więc wyglądają już pomalowane usta. Kolor moim zdaniem jest bardzo ładny. Czy ta pomadka zastygnie na taki 100% mat? Zaraz się przekonamy. W tym czasie ja sobie zobaczę, czy w tej pomadce jest też tak wygięty aplikator. Też jest. Czyli to musi być we wszystkich, że one są tak troszeczkę do góry. Ciekawie, interesująco, bardzo przyjemnie się tym aplikatorem malowało usta. Jak widzicie, nie używałam żadnego innego pędzla, by je obrysować. Nie chcę tutaj na razie za dużo mówić i zdradzać, ale takie moje pierwsze wrażenie po nałożeniu tych produktów tutaj na twarz, no to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak na razie chyba najbardziej podoba mi się to, co zrobił puder na twarzy, bo naprawdę moim zdaniem uratował on ten podkład, bo nie wygląda on w tym momencie aż tak sucho. Również pomadka ma prześliczny kolor. No i korektor też wygląda w miarę okej, jak na razie. Mamy teraz godzinę 9:00. Zobaczymy, jak te wszystkie produkty sprawdzą się w naszym teście trwałości. Czyli spotkamy się mniej więcej za 10 godzin na podsumowaniu. Teraz zapraszam Was na przebitki przed i po.
No witam Was tutaj po czasie, już troszeczkę wyświecona z całą zjedzoną pomadką, która tak na dobrą sprawę miała wytrzymać 12 godzin, a po pierwszych 5 minutach od zakończenia filmiku, bo poszłam oczywiście coś sobie zjeść, no to połowy już tej pomadki nie było i został w sumie tylko obrys, więc ja sobie tutaj pomaluję te usta na nowo, bo na przebitkach mogliście zobaczyć, jak to wyglądało na zbliżeniach i przejdziemy sobie do podsumowania. Zrobiłam sobie tutaj taki mały ranking i będę Wam w kolejności od najlepszego produktu, który mnie najbardziej zachwycił, do tego, który mnie troszeczkę rozczarował, wszystko tutaj opowiadać, jakie są plusy i minusy danego produktu i dlaczego mi się on podoba bądź nie. I zacznę tak może troszeczkę dziwnie, bo mogłoby się wydawać, że na pierwszym miejscu będzie tutaj jakiś kosmetyk, ale jak wiecie, testowaliśmy też gąbkę, dokładnie tą. I o tej gąbce chciałabym Wam troszeczkę tutaj więcej powiedzieć, bo moim zdaniem jest ona naprawdę fajnym produktem i strasznie się z nią polubiłam. Ona jest dosyć miękka, wykonana z bardzo fajnego materiału, świetnie mi się na niej pracowało. Ona jak była lekko zwilżona, to moim zdaniem bardzo dobrze rozprowadzała zarówno podkład, jak i korektor po twarzy i myślę, że ona tutaj ze mną zostanie i będzie w takim moim codziennym użytku. Za cenę 37 zł okej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą gąbkę, bo stosowałam beauty blendery. Ona się zdecydowanie różni materiałem i tym, jak się zachowuje na twarzy i też tą fakturą od beauty blendera, ale uważam, że jest naprawdę całkiem spoko i bardzo mi się podoba to, jak jest ona tutaj ścięta, bo jest mega precyzyjna. Nie jest twarda, nie zabierała zbyt dużo tego produktu i też Wam powiem, że bardzo łatwo się ją mi tutaj umyło, bo jak możecie zobaczyć, jest ona czysta. Z minusów, no to minusem może być to, że jak użyjecie jakiegoś ciemniejszego produktu na tą gąbkę, to może się ona odbarwić, bo jest ona w dosyć jasnym kolorze, ale tak naprawdę jest ok. I przejdziemy sobie do miejsca drugiego i tutaj znajduje się puder. On mnie zachwycił nie tylko tym, że ma piękne opakowanie i cudownie pachnie, ale głównie tym, jak on wyglądał na twarzy, że jest taki właśnie ładny, naturalny efekt tutaj nieprzesadzonego matu. I ja Wam powiem, że ja stosowałam ten puder również z innymi podkładami i za każdym razem było super, a wręcz bym powiedziała, że przy innych podkładach on nawet dłużej trzymał tutaj efekt matowy, bo tutaj jeżeli chodzi właśnie o test tych produktów z marki NAM, no to przy tym podkładzie, który tutaj jest, to tak po około 4-5 godzinach ja już tutaj na twarzy byłam troszeczkę wyświecona, ale tutaj raczej patrząc na to, jak zachowywał się właśnie w przypadku innych produktów, powiedziałabym, że to raczej jest tutaj wina tego podkładu. On faktycznie też ładnie tą skórę wygładza, nie podkreśla porów i też wygładza zmarszczki. W kamerze moim zdaniem wygląda on naprawdę świetnie i mi się bardzo podoba to, że on się na tej skórze nie odznacza, czyli nie jest widoczny i z plusów to by było na tyle. Minus jest taki, że no w tym przypadku akurat to w ciągu dnia wypadałoby go poprawić, bo się wyświeca. Myślę, że jeżeli będzie na niego jakaś promocja, to możecie sobie jak najbardziej sprawdzić, jeżeli lubicie właśnie sypkie pudry. I tutaj miałam, jeżeli chodzi o miejsce trzecie i czwarte, dosyć duży problem, bo nie wiedziałam, który z tych produktów jest jednak minimalnie lepszy od drugiego i zastanawiałam się właśnie, jak to tutaj rozegrać i w końcu uznałam, że jednak musi wygrać produkt, który po prostu lepiej u mnie tutaj wyglądał przez ten okres czasu, jak to całe wszystko tutaj Wam testowałam. I na miejscu trzecim znajduje się tutaj korektor, ten Pro Shaping. On Wam zapewni tutaj krycie maksymalnie średnie, jakichś większych zaczerwienień on nie zakryje, także większych cieni myślę, że on sobie z nimi tutaj w 100% też nie poradzi. Ma fajną kremową konsystencję, podobnie jak podkład, ciemnieje, więc ogólnie jest on spoko, ale mam do niego jedno takie zasadnicze ale. Chodzi tutaj głównie o to, że mimo tego, że on, broń Boże, nie przesuszył mi tutaj tej okolicy, był komfortowy przez cały dzień i przez cały okres, jak go testowałam, to jednak zawsze pojawiał się jeden tutaj dosyć duży problem, mianowicie taki, że pod koniec dnia już ta okolica tutaj pod okiem nie wygląda aż tak świeżo. Ja miałam bardzo dużo korektorów, które mimo upływu czasu pod koniec dnia wyglądały naprawdę bardzo dobrze. Tutaj niestety troszeczkę są podkreślone przynajmniej u mnie zmarszczki takie mimiczne. To Wam chcę zaznaczyć i wygląda on tak troszeczkę sucho i też przez to ta okolica pod okiem mi się wydaje, przynajmniej tak na żywo wygląda na troszeczkę zmęczoną, bo wiadomo w kamerze macie tak, że Wam to trochę tutaj wszystko jest takie gładsze, ładniejsze i wiecie, dlatego też Wam robię dosyć takie mocne i przybliżone przebitki, byście mogli zobaczyć, jak wszystko wygląda
z bliska. Na miejscu czwartym znajduje się tutaj podkład. Do niego miałam już znacznie więcej zastrzeżeń niż do produktów, które pokazywałam Wam wcześniej. Sam kolor tego podkładu uważam, że jest prześwietny. Bardzo mi się podoba to, jak on wygląda na twarzy, mimo tego, że on troszeczkę ciemnieje. Krycie jest tutaj średnie, takie bardzo naturalne, ale w bardzo dobrym stopniu wyrównuje on kolory skóry, przez co wygląda ona naprawdę tutaj bardzo dobrze. Przez cały okres, jak testowałam ten produkt, to był on bardzo komfortowy na twarzy, nie dawał takiego efektu, wiecie, ciężkości. Wykończenie tutaj, podobnie jak w przypadku tego pudru, jest takie naturalne, matowe, z lekkim efektem satyny. Właśnie mi się wydaje, że główną przyczyną mojego wyświecenia się na twarzy jest ten podkład, bo zanim ja kupiłam sobie ten puder, stosowałam też puder mocno matujący, na przykład z Maybelline albo z Revlona Candy. Dobrze wiecie, że oba te produkty są bardzo mocno matującymi właśnie pudrami i niestety też po pewnym czasie, pod koniec dnia to już w 100% było tutaj dosyć mocne wyświecenie się. Dlatego też na samym początku powiedziałam Wam, że nie uważam, że wyświecenie jest winą tego pudru. I on się zaczyna u mnie wyświecać właśnie tak po 4-5 godzinach, więc to Wam też zaznaczę, przynajmniej przy mojej cerze mieszanej. Ja jak zaczynałam testować ten podkład, to miałam dosyć przesuszoną skórę, bo zastosowałam coś na moją twarz, co nie za dobrze na mnie zadziałało i troszeczkę miałam przesuszeń na skórze i powiem Wam, że on te suche skórki podkreślał, więc na to też sobie zwróćcie uwagę. Jeżeli chodzi o trwałość, to powiedziałabym, że jest ona taka normalna, nie jest ani nadwybitnie jakoś mocna, ani też nadwybitnie słaba. Poschodził on z tych wszystkich tutaj newralgicznych punktów, czyli broda, czubek nosa, no i troszeczkę tutaj oczywiście od maseczki, bo też ją dzisiaj nosiłam. I to by było tyle na jego temat. Mi się troszeczkę przestało podobać, jak on wygląda tutaj po czasie, bo uważam, że wygląda on już tak pod koniec dnia troszeczkę, no, słabo. Jest widoczne to, że ja miałam podkład na twarzy. No i na miejscu piątym znajduje się tutaj pomadka. I możecie się troszeczkę zdziwić czemu, bo w sumie nawet bardzo podobał mi się jej tutaj kolor i w sumie w dalszym ciągu mi się on podoba. Ale tutaj jest bardzo dużo ale zanim przejdziemy do tych ale, to chcę Was przeprosić, bo powiedziałam, że to jest duplikat Huda Bombshell. Niestety nie jest to duplikat. Te kolory są zupełnie różne. Ten kolor zupełnie inaczej wyszedł na moich ustach niż tutaj w opakowaniu. Ja się sugerowałam opakowaniem. Wiecie, jak to jest. Jestem głupia po prostu. Nieważne. Przejdźmy dalej. Ona jest po prostu pomadką jak dla mnie bez szału i za prawie 30 zł to uważam, że ten produkt akurat tej ceny nie jest kompletnie wart. Jeżeli mieliście te pomadki, dajcie mi znać, czy macie podobne wrażenie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu zwykła pomadka z Vibo wsadzona w po prostu w ładniejsze opakowanie. Miała mieć niby trwałość do 12 godzin, zeszła po pierwszej rzeczy, jaką zjadłam, więc 12 godzin to może by tutaj było w momencie, gdy nie ruszałabym kompletnie ustami, a także kompletnie nic bym nie jadła, ani nie piła. Samo to, jak ta pomadka wygląda na ustach, jest jak najbardziej tutaj okej. Bardzo ładnie wygląda, nie podkreśla suchych skórek. Jeżeli chodzi o pigment, też jest tutaj wszystko w porządku, aplikator też jest spoko, ale czy byłaby to pomadka, w której chodziłabym codziennie, wątpię. I to by było tyle, jeżeli chodzi o test kosmetyków marki NAM. Dajcie mi koniecznie znać, które z tych produktów, które ja Wam tutaj pokazałam w tym teście, wystosowaliście i jak się one u Was sprawdziły. Albo jakie inne produkty mieliście u siebie, to też oczywiście napiszcie, bo to pomoże innym osobom, które trafią na ten filmik, zdobyć jakąś większą wiedzę. I nie zapomnijcie też napisać rodzaju skóry, jaką macie. A z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie się, cześć! Mwah!